Szczecinie, ja wiem, że macie stratę punktową do Lecha i Rakowa, ale jak sami dzisiaj doskonale widzieliście, boisko jest ultra nieprzewidywalne. A do końca sezonu jest jeszcze kilka kolejek i tych wpadek może być ewentualnie kilka. A jeśli jest szansa, to trzeba walczyć. Szczególnie, że MKS tym spotkaniem pokazał, że ma ewidentnie charakter. Bo Portowcy pokonali dziś na własnym obiekcie Legia Warszawa, grając przez praktycznie dłuższy czas jednego piłkarza mniej, aż 3-1. Ba, i to trafiając dwukrotnie do sieci po straceniu Benedikta Cecha, który tak w mojej ocenie przy okazji stuprocentowo zasłużył na to czerwo, bo sfaulował napastnika gości jako ostatni obrońca przed bramkarzem. Ale tak czy siak, tak jak mówiłem, ta czerwona kartka nic złego Pogoni nie zrobiła. Wręcz bym powiedział przeciwnie. Bramy dla gospodarzy trafili Luka Zachowicz razy dwa. I w sumie, jeśli mam być szczery, to co drugi gol to lepszy. Oraz niezawodny byk szczeciński Kamil Grosicki, który popisał się naprawdę fajnym i efektownym uderzeniem zza pola karnego po ziemi. Więc jeśli nie widzieliście tego trafienia, to po prostu zobaczcie. Gola dla gości natomiast trafił Damian Dąbrowski, zgadza się, był to gol samobójczy po prostu. I Portowcy w sumie dzisiaj trochę jak Raków Częstochowa w tym sezonie, zaraz po zdobyciu czerwonej kartki mocno się nakręcili i wówczas byli zdecydowanie lepsi od swojego rywala, bo chociażby sama pierwsza połowa, gdzie mieliśmy 11-11, była po prostu mocno wyrównana. Ale uważam, że mimo, tak jak wcześniej mówiłem, pochwalenia ofensywnej gry szczecinian, w głównej mierze powinno się pochwalić defensywę, bo to ona przez praktycznie całą drugą połowę harowała jednego piłkarza mniej, i to właśnie z defensywy Benedikta Cecha, by nie stracić ani jednej bramki. A wydaje mi się, że bronienie bez kluczowego środkowego obrońcy no jest ultra trudnym zadaniem. Więc brawo Pogonio Szczecin, walczcie do końca, tak jak mówiłem w przyostatnim filmie. Odpoczniecie sobie dopiero po sezonie, bo niby patrzy się teraz ciągle na ten terminarz do końca i kalkuluje, że o, Raków ze wszystkimi powinien wygrać, o, Lech też powinien ze wszystkimi wygrać. A jak tak się spojrzy na pryzmat całego sezonu, to jednak zdarzały się tym zespołom również wpadki. I to wydaje mi się, że nawet ze słabymi rywalami, więc wszystko jeszcze jest otwarte. A nawet jak nie uda się zdobyć po sezonie Mistrzostwa Polski, to chociażby będziecie mieli przeświadczenie, że robiliście co mogliście. A Legia Warszawa to chyba tej wiosny patrzy przez okno i widzi spadające liście. Bo naprawdę jesiennie prezentuje się ten zespół, jeśli chodzi o chociażby dwa ostatnie starcia ligowe. Mimo, że całkiem okej zagrali chociażby w tej pierwszej połowie. Ale ta druga to po prostu jakieś normalne nieporozumienie, połączone z jakimś niezrozumiałym ślizganiem się na boisku, o czym doskonale wie Abu Hanna, który fantastycznie poślizgiem wystawił Zachowiczowi przy golu na 2-1. No i jeżeli coś innego jeszcze mi się rzuciło w oczy po tym spotkaniu, jeśli chodzi o Legię, no to z jakiegoś powodu Paweł Wszołek zadarł dzisiaj z trybunami w Szczecinie. Bo ci praktycznie cały czas, gdy ten był przy piłce, buczeli i gwizdali, no. No ale cóż, no, Legia zagrała dzisiaj naprawdę kiepsko, naprawdę mizernie, przez co klub ten zajmuje 10. miejsce w tabeli i o nic już nie gra. To jest naprawdę dziwne, o nic. Ani o utrzymanie, ani o puchary. No po prostu takie niecodzienne, nie? No ale sami sobie zgotowali ten los. Po tym spotkaniu Pogoń Szczecin jest na trzecim miejscu w tabeli i traci tylko 3 punkty do pierwszego i drugiego miejsca, więc jest o co walczyć. A Legia Warszawa, tak jak wcześniej mówiłem, jest 10. i nie gra już o nic. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ do końca tego sezonu jeszcze będę omawiał mecze i cały czas w sumie będę je omawiał. I przy okazji zbieram też 10 tysięcy subskrybentów, także zapraszam. I zapraszam was do posiadania dobrego humoru połączonego z odwiedzeniem mojego Facebooka, gdyż tam w środku tygodnia publikuję różne posty. Dzięki za uwagę i widzimy się jutro, tak? Jutro jest Wisła K kontra Wisła P. Borodo.